Konopski opublikował w niedzielny wieczór film o aferze z polskimi YouTuberami. Materiał był zapowiadany przez kilka dni i stał się najbardziej oczekiwaną premierą roku po Barbie i Oppenheimerze. W 2 minuty od publikacji wyświetliło go ponad 20 tysięcy osób. W 2 godziny milion osób. Czym zapisał się w historii polskiego YouTube? O aferze Pandora Gate głośno stało się po materiale, który opublikował Sylwester Wardęga. Sprawą zainteresowała się nie tylko społeczność YouTube, ale też media czy politycy. Materiał Konopskiego w 50 minut wygenerował więcej wyświetleń na YouTube niż patoreakcja Maty w 24 godziny 2,6 mnieświetleń, która stanowi rapowy rekord Polski, czytamy na Facebooku. Ponadto film przebija pozostałe pod względem reakcji, ma 819 tysięcy łapek w górę i 13 tysięcy w dół oraz prawie 76 tysięcy komentarzy. Popularność Konopskiego rosła już od kilku dni, zanim opublikował film w sieci. Wątek jego zasięgów stał się również powodem gorącej dyskusji na X, dawniej Twitterze. Przez ostatnią godzinę Konopskiemu przybyło prawie 100 tysięcy nowych subskrypcji, czytamy w serwisie. Konopski ma obecnie 1,76 miliona subskrybentów, co czyni jego kanał jednym z najpopularniejszych na polskim YouTube. O samym materiale nie będę się wypowiadał, bo każdy ma swoje własne zdanie na ten temat. Konopowi należy się szacunek za nie tylko pracę, którą włożył w tworzeniu tego filmu, ale też za odwagę, by w ogóle go opublikować. Sam wiem, ile trzeba włożyć wysiłku, by zmontować kilkuminutowy materiał, a tu mamy ponadgodzinny film, film, do którego materiały trzeba było przecież weryfikować. Historia dzieje się na naszych oczach, jestem ciekawy, jak długo będziemy czekać, by ktoś pobił te rekordy. Link do filmu Mroczna przeszłość polskiego YouTube'a macie w opisie i do następnego.